Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto i kolejne spotkanie z grą Spiritfarer. Tak więc w ostatnim odcinku zawędrowaliśmy do pięknej stoczni, którą tam widzimy. Zdobyliśmy stół do tworzenia schematów, czy tam w sumie do wykorzystywania schematów. A dzisiaj pogadajmy z naszym, czy nie wiem, czy bardziej z jelenią, czy można powiedzieć z łanią. Nieważne, ale po prostu z Gwen, naszą towarzyszką podróży. No i po prostu kontynuujemy przygodę. Dobrze. Albert dał ci to za darmo? I powiedział, że wypożyczył ten statek tobie? Złowieszcza. Trudno powiedzieć, co on miał na myśli. Oj. Ale nie brzmi to zbyt pocieszające. Tak czy siak. Skupmy się na rzeczach, które mam do zrobienia tu i teraz. Sprzątanie pokładu. Idź został z... no, ze schematami i tam ogólnie nad twoją kabiną i tam masz opcję, żeby przenosić tak dalej. Będziesz tam miała opcję, żeby usunąć dowolny budynek i dostać z powrotem zasoby. Idź, zajmij się tym, ja tu poczekam. Dobra. I mamy edytowanie. I tylko tyle, dobra. No i jest sterta śmieciów. Tylko jak ją zaznaczyć. A, okej. Czyli muszę z czołkami to robić, okej? R, żeby to odzyskać. Co tam tu mamy? Drewno. Chyba klonowe, bo Maple to chyba był klon. 3 puste butelki. 2 stare buty. 1 stary dywan. Dobra. Udało się tym zająć, to wracamy do Gwen, zobaczymy co tym razem. Świetnie sobie z tym poradziłaś, Stella. I dobre wieści są takie, że masz teraz wystarczająco dużo surowców, żeby zbudować dom dla gości na twoim statku. Słowo mi brakuje dzisiaj coś mocno. Konieczna uprzejmość chyba, a mnie to było chyba uprzejmie, tak. Konieczna uprzejmość. Nowo powitane duchy, takie jak ja, będą miały tymczasowe miejsce, żeby się zrelaksować i odpocząć. Cóż, no nie do końca spać. Mogę ci zapewnić, że nikt nie będzie chciał spędzić tam więcej niż jednej nocy. Ale tak czy siak, lepsze to niż spanie tutaj na pokładzie. Gwiazdy są piękne, ale drewno jest dosyć twarde i wilgoć jest dosyć trudna, żeby ją wytrzymać. A zostawię ci to. Czyli zajmij się tym. Powodzenia, baw się dobrze, coś tego typu, dobra. I zobaczmy. A, tu mam jakieś inne rzeczy, okej. Ale dobrze, domek. I teraz co, znowu z strzałkami? Tak, z strzałkami albo wsadem. I patrzcie, on może być nawet w ten sposób zrobiony. Jak fajnie. Ale dobra, na razie jeśli już dał na niewielkim podniesieniu, ale niech będzie nawet tak jak zwykle. Nie ma co się tym jakoś szczególnie przejmować. Dobra. Bardzo ładny, dzięki. Bardzo ładny ten domek. Czuć w nim twoją duszę, coś tego typu, na zasadzie, że no czuć, że ty to zrobiłaś. Dobra robota, tak jak zazwyczaj. Teraz przynajmniej mam gdzie usiąść i cieszyć się widokiem. O, czekaj. Coś dzieje. Coś jeszcze się dzieje. Coś tego typu. A. Powinnam się tego spodziewać. Jestem głodna. Bardzo głodna. No co ty nie powiesz, Gwen? Wiesz, jak badziewnym jestem kucharzem. Ale pamiętam, że ty byłaś dosyć wspaniała w tym wszystkim. I możliwe, że masz już parę ryb. Trzeba złowiłaś do tej pory parę ryb. Problem w tym, że nie mogę zjeść całej surowej ryby. Mogłabym spróbować, oczywiście, ale prawdopodobnie... nie, dzisiaj jestem kicie skojarzony. Udławiłabym się ościami, no, nie przeżyła. To nie w ten sposób chcesz, bym odeszła. Jak głupio by to nie brzmiało. No więc powinniśmy dalej używać twojego stanowiska, żeby zbudować kuchnię na pokładzie.
Wydaje mi się, że widziałem gdzieś tutaj te plany. Tak samo jak potrzebne surowce. Najłatwiej to przetłumaczyć na zasadzie cholera, czy coś. A niech to coś tego typu. Potrzebujesz jasnej galarety, czy tam świecącej galarety, nieważne. I jest tylko jeden sposób, by ją pozyskać. Ja... Słuchaj, powinienem ci to powiedzieć, kiedy pierwszy raz cię spotkałam. Coś mnie naprawdę przeraża. Mroczna obecność, przed którą nawet ja się lękam. Pustka, która pochłania wszystko. Światło również. Może przyjmować wiele form. I dla mnie jest to zawsze meduza. Okej. Tak, jestem w pełni świadoma tej ironii. Ta galaretka, którą potrzebujesz do kuchni, no cóż, tylko te właśnie meduzy mogą ci ją dać. Więc nie ma innej opcji. Muszę doświadczyć moje lęki. Ale ty tu jesteś. Z tobą damy radę. Pojawią się one jako czarna plama czystego strachu na twojej mapie. Więc nie możesz ich ominąć. Dobra, idź. Potrzebuję trochę czasu, żeby się na to przygotować. Okej. Czyli, że co? Że muszę teraz wybrać nowe miejsce? Okej. I chyba... Widzę, gdzie to jest. Czyżby tutaj? Ale tu są też jakieś dziwne dziwactwa. Więc... Co to właściwie? Aha! Skrzyń z surowcami. A... Jest zbyt ciemno, żeby nawigować. To będzie znowu możliwe o świcie? Co? I Gwen coś ode mnie chce? Tak. Zapomniałem ci o tym powiedzieć. Jak sama zauważyłaś... Łódź zatrzymuje się w nocy. Wydaje mi się, że to jest... efekt uboczny tego, że twoje wieczne światło jest, no cóż, światłem. O, lub coś innego technicznego. No jak już to powiedziałam, no i w ogóle to pozwoli ludziom spać tutaj nieprzerwanie. Ty w tym czasie możesz robić co chcesz i w ogóle zająć się jakimiś biznesami lub po prostu odpoczywać sobie wśród gwiazd. Chociaż ja bym poleciła ci spać też. Masz dosyć fajny pokoik tam w swojej kabinie. No i w ogóle obudzisz się rano, kiedy już statek będzie gotowy do dalszej drogi. A i przy okazji... No nigdy nie budziłem się zbyt wcześnie czy coś. To nie była moja mocna strona. Możesz zadzwonić swoim dzwonkiem, żeby budzić ludzi. Tylko pamiętaj, tylko o właściwym czasie. Każdego ranka na przykład. Przy okazji, no... Wydaje mi się, że to jest czas na moją drzemkę. Do zobaczenia jutro, Stella. Dobranoc. Okej, przy okazji jeszcze tak zauważyłem ostatnio jedną rzecz. Są tu jakieś takie dziwne... muszelki. W ogóle patrzcie, ty... Stella normalnie pływa i tyle. Natomiast kotek patrzy tak panicznie. Jezu, co ja mam tu zrobić ze sobą? Fuj, woda i w ogóle na tym światełku. Ja takie to jest... na swój sposób prawdziwe i takie fajne. I okej, mam te puste muszle, nie wiem na co mi one, ale... Mamy je! I teraz tak, tylko jak mam wrócić na statek? Pewnie tam przy niższym pokładzie będzie łatwiej niż do łodzi. No oczywiście. Dobra. W takim wypadku szybko tutaj. Śpimy. I okej. Nie ma co się chyba zastanawiać. Miejmy nadzieję, że już niebawem znajdziemy coś ciekawszego, jakieś większe przygody. Bo ja chciałem wam pokazać prawdziwą, powiedzmy, kwintesencję tej gry, a nie znowu jakieś byle cosie. Ale okej. Widać, że jest już poranek, czyli pora, o której można dzwonić. Tylko oczywiście strasznie długo są jakieś animacje czy coś. Okej, czy można włączać i wyłączać te zegarki i inne rzeczy? Okej, fajnie, przynajmniej na jakieś screenshoty ewentualne będę miał łatwiej. I dobra, tym razem nawigujemy do tych całych meduz, czy to co było. Wychodzimy i można dzwonić, żeby obudzić Gwen. No i w ogóle wszystkich, okej? Okej, hej. I w sumie nie mam co robić na obecny moment.
Tak więc ja w tym czasie po prostu standardowo zasiądę i spróbuję połowić ryby czy coś. Może coś nawet złowimy fajnego. O, jest ryba. No to łowienie ryb, szczerze, wydaje się być takie wręcz banalne jak na razie. Chociaż osobiście widziałem, że później jest z tym więcej problemów. Chociaż nie wiem, może to jest zależne powiedzmy od farta, nie od tego, jaka ryba mi akurat weźmie czy coś. Chociaż na obecnym momencie to widzę tutaj same takie właśnie, widzicie, no, że trzymam przycisk, nie przejmując się niczym. No. A więc dobra, starczy na razie tego wszystkiego chyba. Tak czy jak tych śledzi wszystkich, czy co to za ryba. Nie jest potrzebne. Dobra, w ogóle zobaczmy, jaki tam jej nastrój. Nie pytaj mi jakim cudem, ale już spotkałem Alberta. Jest rekinem. Ale będzie dosyć przydatny, czy coś. Dobra, mniejsza o to. Tak na przykład jak te wszystkie ulepszenia statku, które sprzedaje ci za kosmiczne ceny i w ogóle. Z nim będziesz mogło przekroczyć wszystkie złowiszcze bariery pogodowe na świecie. Wyglądałem tak jak typowe mityczne wyzwania. Trochę klisze, jeśli mnie pytasz. Dobra. Oto jesteśmy. Nie do chałupy. Fajnie, fajnie, tak, głaskaj kota, ale to nie to chciałem zrobić. Dobra. I znowu. Cholera. Oto nadchodzą. Pamiętaj, skup się na tych, którzy posiadają tą jasną galaretę. Powinien być dosyć łatwo zauważalny. Jak już to powiedziałam, możesz łapać jakby najwięcej jak chcesz. Dostaniesz za niej glimsy. To jest taka ciekawostka waluta. Poczekam. Wewnątrz jest dla mnie trochę za ciężko, żeby pozostać na zewnątrz. Okej. No więc ruszaj. Wierzę w ciebie. I dobra. I co, zaczęło się, czy jeszcze nie? W ogóle patrzcie, jakie fajne to można sztuczki robić sobie po dachach. No dobra, spokojnie. I są kosmiczne, mroczne meduzy. Dobra. O, galaretka, nie. Co ja zrobiłem, nie wierzę. Okej. Nie spadaj, proszę cię. Przegapiłem okazję pewnie. Na jakieś super meduzy czy coś. Ale dobra, najważniejsze, że te w sumie z jasną galaretą mnie nie ominęły. W ogóle czemu one są oznaczone, to ja nie wiem. Fajnie by było, gdybym sam musiał po prostu je zauważać. Ale nie, te animacje są takie piękne, powiem wam szczerze. Bądź co bądź wiem, że to jest gra całkowicie odmienna niż to, co zazwyczaj prezentuje. No ale zobaczcie, no po prostu na te wszystkie, jakie tu jest dbałość o detal nawet. Nie, po prostu, moim zdaniem ta gra to jest jedno wielkie arcydzieło. Czy myślisz, że to nie jest jakaś gra nie wiadomo jaka czy coś? Wiem, że... Łocie, patrzcie na tej tego srunie. Gdybym jeszcze szybciej biegł, to mógłbym tego strasznie dużo nałapać. Ale dobra, spokojnie i tak złapałem sporo. I przy okazji była też informacja, że jesteśmy poza statkiem tam przed chwilą. Tak nie wiem, to wspomnieć od razu. To on się zatrzymuje. Ale dobra. I mamy trochę kasy i galaretka. Okej. Fantastycznie. Dobrze. Czemu okej. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Świetnie sobie tam poradziłaś. Tutaj trudno powiedzieć mi do końca trumbling and diving. No po prostu niczym gwiazdy, coś tego tutaj najłatwiej. I bez najmniejszego oznaku strachu bądź zawahania. Nie straciłaś nic ze swojego charakteru, Stella. I nawet uzbierałaś wystarczająco dużo galaretki, żeby zbudować pełnoprawną kuchnię. Zajmij się tym. Będę cierpliwie czekać. Pomału trawiąc siebie. Aj, cóż, dobra. Nie będę może się teraz tym przejmował. Nie dom dla gości, tylko kuchnia. O, mam nawet 8 galaretek, dobra. Kuchnia, w sumie nie wiem. Nie wiem, czy to jest z sensem, czy bez sensu, ale postawiam tak tutaj idealnie, bo jakoś tak nie wiem, czemu się dobrze to łączy ze sobą. No widzę, że już komentuję, że wspaniała kuchnia, taka przytulna. Możesz użyć teraz piekarnika. Powinien być dosyć prosty. Włóż jeden składnik do piekarnika i poczekaj, aż będzie ugotowany.
Można nawet spróbować z tymi ziarnami kukurydzy, które miałem w kieszeni. Nie mogę zobaczyć, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć twoją sztukę kulinarną ponownie. Dasz sobie radę. Czemu wierzę w ciebie, coś tego typu. A w ogóle zobaczę, jak tam jest może z humorem. Aha, jest głodna, ale nie jest w najgorszym nastroju. Dobra, to jeszcze przytulas od razu. Wiecie, no po prostu trzeba dbać o nastrój ich wszystkich, więc dobrze. Dobra, jak teraz jest z nastrojem? No trochę lepiej, ale dalej niestety traci sporo przez głód. Więc zajmijmy się może gotowaniem. Recepty nieważne, gotowanie, dobra. Nie wiem, czemu chyba sugerowali mi, żebym zajął się kukurydzą. Bardziej niż rybą, ale dobra. A, czyli nie mogłem z ryby, musiałem z kukurydzy. Dobra. W przypadku mam już coś z kukurydzy. Czuję to? Dobra, i tam nie chyba się robi. Mogę zjeść cokolwiek. Daj mi po prostu trochę jedzenia. No niestety mam tylko przekąskę typu komfortowego, którym jest popcorn. A więc proszę. Cóż, jeszcze nie umrę. Dzięki, Stella. Jest lepsze niż myślałem, że będzie. Ale znowu... ale tak czy jak zawsze robiłaś cuda w kuchni. Pamiętaj, duchy nie żyją tylko na świetle słonecznym i wodzie. Musimy dostać porządny posiłek raz na jakiś czas. Czyli to coś w sumie, to też nie było dobre, bo to jest tylko przekąska, ale okej. To będzie już twoim celem, by zrozumieć, kto co lubi. Ja, no jak zapewne pamiętasz, bardzo lubię komfortowe jedzenie. A najbardziej ze wszystkich lubię kawę. Ale nie jestem wybredna, zjem wszystko. Tylko nigdy tą samą rzecz dwa razy. Czyli że chyba trzeba za każdym razem mi dawać coś innego, okej. O, i zanim zapomnę, tu jest coś, co powinnam ci już dawno dać. Nie wiem do końca, jak to działa, ale... ale obol jest symbolem przejścia. To jest danina, którą każdy duch musi ci zapłacić. Ale wydaje mi się, że już o tym wiedziałaś. Dobra, okej, skupmy się na ulepszaniu tego wszystkiego, co masz. Możesz zbudować w sumie pole i ogród. Czyli możesz wtedy dzięki temu wyrastać różne rzeczy. I dzięki temu możesz ten statek przerobić w sumie pewnego sensie farmę. Najpierw powinnaś zbudować pole, moim zdaniem. Będzie łatwiej znaleźć materiały tutaj. I będziesz mogła dzięki temu wyrosnąć linę, to chyba jest jakiś lęcz, czy coś mniejsza z tym. Który dalej będzie potrzebny do wytworzenia innych rzeczy. I przy okazji, poza zbudowaniem pola, powinniśmy też zbierać jakieś nasiona. Ale tym zajmiemy się później. Musisz odwiedzić jak na razie wyspę, która jest nieopodal. Nazywa się Mostain Cove, czyli Zatoka Mostain. Nie będę tłumaczył tej nazwy, bo może to jest jakaś nazwa własna, może nie. A jest tam coś, czego potrzebujemy. Powiem ci, jak już tam będziemy, dobra? To póki coś tam nie przejmujmy. Idźmy wyciągnąć tą rybę, zanim ona się totalnie spali. O ile to jest możliwe. A, czyli żarty tutaj się nie może spalić, okej. A, w ogóle te dźwięki, wszystko puszczasz właśnie. Wszystkie rzeczy tutaj, jak słyszę dźwięki, różne inne rzeczy, wszystko mi zajmie jest dobrze dopasowane. Swoją drogą, tutaj już mam tą wyspę. Ale jeszcze zanim coś, to chociaż do jednej... do jednych tych skrzyń z rzeczami bym podpłynął, bo chcę sprawdzić po prostu co, jak, gdzie. Więc dobra. Stanę sobie tutaj. I przy okazji, jak już jesteśmy to w takim spokojniejszym momencie, mogę wam podpowiedzieć sporą ciekawostkę. Osobiście na co dzień zmagam się z dosyć takim dosyć problematycznym właśnie irracjonalnym lękiem przed przestrzenią wodną, tak zwaną talasofobią. Ale mimo tego, że tu jest to powiedzmy tak zrobione, że właśnie tutaj pływam tym statkiem, jest to na otwartych morzach i w ogóle w tej grze nie mam z tym problemu. I wiem, że niektórzy zaraz myślą, ale po co to mówisz, przecież to jest gra, to jest taka grafika, że to nie powinno mieć żadnego znaczenia i tak dalej i tyle. Ale właśnie to może was zaskoczyć bardzo, ja mam problem nawet w grach.
I to nieważne jakich, czy to jest Minecraft, czy Terraria. Dosłownie, nie żartuję, mam problemy po prostu z dosyć wielką, otwartą przestrzenią wodną, ale w tej grze jakoś to nie występuje. Chociaż żeby nie było, nie są to jakieś okropne lęki, czy coś. Takie powiedzmy wielkie, nie do opanowania. Takie problemy występowały jak na razie tylko i wyłącznie w Subnautice. Chociaż w Subnautice nie wiem jaki jest prawidłowy sposób wymówienia, ale mniejsza z tym. Póki co może zajmijmy się zbieraniem tego wszystkiego i mam ty drewno, jakieś rzeczy i naszyjnik oraz jakieś świecidełko, które... A, przy nich można nurkować, dobra. Nie wiem po co, ale coś tam chyba można wyłowić. Aha. Kwarc. Nie wiem na co mi on, ale dobra. I swoją drogą, tak jeszcze tylko delikatnie wspomnę, prawdopodobnie następny odcinek, jeśli będę robił, to postaram się już go chociażby w delikatnym koopie zaprezentować, bo chciałbym po prostu zobaczyć, wiecie, jak to będzie się prezentowało, kiedy ktoś będzie moim kotem, że tak nazwę. Będzie mi pomagał z tym wszystkim. Właśnie z tego co wiem, to kot może mieć, czy w sumie nie może mieć, tylko ma możliwości prawie takie same jak gracz grający właśnie z Stellą. Ale dobra, wszystkiego doświadczymy później, a póki co może zarzućmy jeszcze jedną rybę do gotowania, mam ich dużo, więc nie powinien to być problem. I w sumie powiem tu szczerze, co dalej, to już decyzja do was. Odcinek poprowadzę jeszcze trochę dłuższy, ale powiem tyle, że dla mnie jest to taki delikatny dylemat, jednocześnie zastanawiam to, jak ewentualnie miałbym prowadzić gameplay z tego wszystkiego. Jak widzicie, ta rozgrywka jest dosyć spokojna i poza jakimiś tam powiedzmy miejscami i rzeczami, które później będą się działy, no sporo czasu będziemy jednak spędzać podróżując po prostu po tą łodzią po morzach, łowiąc jakieś ryby, czy nie wiem, bawiąc się w jakieś inne rzeczy. Jak chociażby wiem później z późniejszych doświadczeń, które tam podejrzałem jakiś czas temu. Chociażby chwytać pioruny do butelek, czy no na przykład znowu męczyć się z tymi meduzami, bo to akurat wiem, nie jest to ostatnie spotkanie z nimi, chciałem w sumie jedyne. Dobra, ryba się usmażyła, chciałem w sumie zgrillowała, ale no, jak dla mnie to jest to samo w tej kwestii. To trochę dziwne, w piekarniku zdobyliśmy grillowaną rybę. Zresztą przy okazji, może podajmy trochę z Gwen, póki jeszcze płyniemy. Wiesz co, jestem bardzo zadowolona, że jesteś tu ze mną. Ale mnie to ani trochę nie dziwi. To wszystko do siebie pasuje. Ty tutaj zajmujesz się mną w moich ostatnich godzinach. Zawsze się tak bardzo troszczyłaś o innych. Zawsze chroniłaś tych, którzy są podatni. Nawet takich pedantycznych snobów jak ja. Pamiętasz ten dzień, kiedy mój ojciec krzyczał na kata? Znaczy jakiego kata? Kota, je, mi się wszystko plączy. Byliśmy... A, dopiero co wyszłyśmy z szkoły podstawowej. Aha. Nosiłaś te niebieskie trampki, czy tenisówki, nie wiem jak to bardziej określić. I... Oj, znowu się trochę plączę. I... Dobra, powiedzmy, że może chodziło, może jakieś przywieszki, bo nie jestem pewien, czy były jakieś inne jakieś ubrania. I te błyszczące przywieszki, coś tego typu, dobra. I właśnie w tym momencie wrzeszczałaś na niego z powrotem. Jakbyś był na jakiejś misji. Ojciec stał się cały czerwony i zmiażdżył fioletową wazę Delano. To było szalone, coś tego typu. Dobra. Ale póki co dotarliśmy na tą samą wyspę, do której mieliśmy dopłynąć na prośbę właśnie Gwen. No już, już widzę. Mów co dalej. Powinniśmy dopłynąć do tej wyspy. Może znajdziemy coś interesującego. No okej. Ja sobie trochę podzwonię i poczekam, aż Gwen też dojdzie. Bo jak widać, ona chce ze mną właśnie popłynąć, więc no. Pozwolę jej na to, niech się cieszy. Oczywiście jak zwykle kotek na ramieniu siedzi. I magicznym trafem nasza towarzyszka jest już daleko. O, przy okazji co my tu mamy? Butelki i butelka ze średnimi glimami.
O, to jesteśmy. Co znajma estetyczne drewno. Ciąć drzewo. Cóż, możesz je ściąć. Tak, to wszystko w porządku, obiecuję. To jest najlepszy sposób, żeby pozyskać drewno, którego tak właściwie którego dokładnie potrzebujesz, coś tego typu. Ale nie martw się, odrosną z czasem. Kolejny interesujący fakt na temat wiecznego światła. Dobra. Aha. Aha. Okej. Ciekawe, że jest... Nie, powiem szczerze, ciekawy sposób na ścielanie drzewa. Dobra robota. Gratulacje. W tym właśnie momencie zostałaś śmiercią, niszczycielem światów. Żarty żartami, ale właśnie teraz dokonałaś. Czemu tak to się robi? Możesz iść naprzód, ściągnąć więcej drzew. Potem powrócimy na łódź i zbudujemy to całe pole przy użyciu tych kłód. Będę następną na tratwie, czy coś tego typu, czy tam ja już na tratwę, dobra, mniejsza z tym. O, w ogóle jakieś jagódki. Nie wiem do czego tam to, ale fajnie, przydadzą się na pewno. Wcześniej czy później może, nie wiem, kogoś będziemy tym karmić. I jeśli już tutaj mam kolejne drzewo, no to... W sumie, dobra, zetniemy. Nie powiem szczerze, to nawet fajnie to wygląda, jak ten kot tak się majta na tej pile. Jest tu jeszcze coś takiego wartego uwagi, czy to już tyle może? O. Aha, okej. Czy jakiś sposób na kopanie, tylko trzeba przytrzymać jakoś najlepiej. Oj, nie udało mi się. Aha, dobra. No, co nie powiesz. A, okej, czyli tak się kopię. I tutaj chyba wapień znaleźliśmy. I w sumie to tyle. To wszystko, co prezentuje sobie ta wyspa. I cóż, w sumie... Chyba ostatnią rzeczą, którą dzisiaj zrobimy, to będzie po prostu budowa tego całego pola, bo nie ukrywam po prostu... Chciałbym jeszcze pokazać wam więcej, ale nie chcę też za dużych postępów robić względem, powiedzmy, rozgrywki z kimś tam jeszcze, wiecie, mówiłem, prawdopodobnie z siostrą, czy tam z kimś innym będziemy niedługo... No, nawet nie tyle co niedługo, co w następnym epizodzie wspólnymi siłami próbować coś osiągnąć, więc... Po prostu, no... Ten odcinek krótszy, następny postaram się, żeby już był dużo dłuższy, no i ogólnie, żeby był już takie 30 minut, może 30 parę. Chociaż dobra, co ja tam mówię, 30 minut, 30 parę, no przecież nawet już zaraz jest 30, więc nie ma sensu mówić, że jest krótki. Ja już się trochę plączę, dopiero teraz w sumie też zobaczyłem na stoper, że już tyle jest. Ale dobra, oczywiście jeszcze te wszystkie animacje. I dobrze. Przeciąganie się, tego typu rzeczy. W ogóle ciekawe, czy będzie możliwość przebrania się później. Nie to, że mi te ubranie nie pasuje, czy coś, ale... Po prostu rozumiecie, no... Fajnie by było też mieć właśnie większy dostęp do dostosowania postaci. I w tym momencie może nie będziemy się już tym interesować, za bardzo przyjmować. W ogóle patrzcie, do ogrodu właśnie jest potrzebna błyskawica w butelce, tak a propos tego, co mówiłem. Więc budujemy pole, które... Co ciekawe, umieszczę sobie na podwyższeniu. Nie wiem czemu jakoś... Tego typu... O, coś tego typu mi się najbardziej widzi. I proszę. Gwen właśnie teraz już wrzeszczy, że pole zbudowałem. Ale kolejna rozmowa i takie inne sprawy to już oczywiście temat na przyszły odcinek. Jak mówiłem, po prostu chcę zostawić też jakieś rzeczy na przyszłość. Z tych, które jeszcze znam, zanim będę się gubił we wszystkim po prostu. Tak więc, no już dalej nie będę biegał, skakał czy coś za bardzo, więc trzymajcie się po prostu, no i hej, hej.